Dzień dobry, nazywam się Artur Chmarzyński. Zaprezentuję zestaw do odbioru internetu mobilnego, router do WADO 3GN oraz modem Huawei E367. Zestaw służy do rozdzielenia internetu mobilnego z jednej karty SIM na kilkanaście urządzeń jednocześnie, zarówno przez sieć bezprzewodową, jak i poprzez cztery porty LAN. Huawei E367 to modem 3G kategorii 14. Maksymalna prędkość pobierania wynosi 21 megabitów, a wysyłania prawie 6. Modem jest zgodny z regulaminem Aero2. Nie posiada blokady SIMLOCK, dlatego będzie działał z każdym krajowym operatorem oraz ze wszystkimi sieciami w Europie. Na tylnej części modemu znajduje się slot na kartę SIM standardowych rozmiarów. Na jego bocznej części mieści się złącze antenowe służące do wzmocnienia odbieranego sygnału internetu mobilnego. Złącze jest typu TS5. Router ma 3-decybelową antenę do sieci bezprzewodowej, która jest przymocowana do niego na stałe. Obsługuje standardy Wi-Fi w trybach BGN z prędkością dochodzącą do 150 Mbit na sekundę. Na tylnej części routera znajduje się złącze zasilania, port WAN, 4 porty LAN o prędkości do 100 Mbit, przycisk reset do przywracania ustawień fabrycznych, przełącznik do włączenia lub wyłączenia podłączonego modemu, antena zewnętrzna. Z przodu znajduje się port USB oraz diody sygnalizujące stan pracy portów LAN, portu USB oraz sieci bezprzewodowej. Diody mają stonowane światło, które nie oświetla całego pokoju nocą. Kreator konfiguracji urządzenia jest w języku polskim, a menu w angielskim. Razem z urządzeniem otrzymasz płytę DVD z instrukcją obsługi w postaci filmu wideo. Możesz zobaczyć ją przed zakupem, klikając na odnośnik w opisie tego filmu. Oprogramowanie routera zapamiętuje kod PIN nawet po jego wyłączeniu. Bardzo ciekawie jest tutaj zaimplementowana funkcja statystyk. Pokazywane są pobrane dane z obecnego okresu rozliczeniowego oraz poprzedniego. Ponadto możesz sam ustalić, którego dnia miesiąca rozpoczyna się Twój okres rozliczeniowy. Jeżeli interesują Cię wszystkie opcje routera, to nagrałem również materiał wideo prezentujący jego menu w całości. Odnośnik znajdziesz również w opisie tego filmu. Router otrzymujesz z już zabezpieczoną siecią bezprzewodową. Nazwę sieci oraz hasło do niej znajdziesz na jego dolnej części. Urządzenia nie potrzebują włączonego komputera, aby utrzymać połączenie z internetem. Po jednorazowej konfiguracji mogą pracować bez przerwy. Zestaw był testowany przeze mnie w biurze z operatorami Aero2, Orange oraz Play. Były do niego podłączone dwa telefony oraz dwa komputery. Całość działała stabilnie, nie występowały żadne problemy. Zaawansowanych użytkowników mogą jeszcze zainteresować takie opcje jak możliwość wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem po zużyciu określonego transferu, funkcja Connection Tracker, przekierowanie portów, tablica ARP, filtrowanie adresów MAC, wsparcie dla serwisów oferujących dynamiczny DNS oraz możliwość ustawienia własnych serwerów DNS. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam do zapoznania się z moimi ofertami na Allegro oraz do subskrypcji tego kanału na YouTube. Do zobaczenia. We'll be right back.